Dzień dobry, ja tylko tak szybciutko, póki bateria nie padnie, bo dzisiaj jest wtorek, czyli dzień wcześniej niż robię zakupy. Nagrywam vloga z tego względu, że właśnie wcześniej robię zakupy, po prostu. Słuchajcie, mam taki mały komunikat od 3 dni, bo dzisiaj jest trzeci dzień, jak dołączyłam do wyzwania Mission Body Beach z Ewą Chodakowską i mam zamiar zmienić swoje ciało. Dołączę Wam tutaj zdjęcie konkursowe, można tak powiedzieć konkursowe, które wystawiłam na Instagramie, no ze swoją figurą. No i oczywiście mam na to 50 dni, żeby o nią zadbać w odpowiedni sposób, czyli zdrowiej się odżywiać, mieć więcej ruchu, więcej sportu. Czemu to zrobiłam? Dlatego, że w pewnym wieku dorosłam do tego, to nie chodzi o wiek, ale dorosłam do tej decyzji, aby zmienić swoje ciało. Ja zawsze mówiłam, że nie lubię wieszaków i tak dalej tak uważam, nie ubliżając nikomu, ale nie chodzi mi o schudnięcie nie wiadomo jakiej ilości tłuszczu, kilogramów i tak dalej, ale moje ciało nie wygląda estetycznie i ładnie i chciałabym to zmienić. Lubię krągłości u kobiet, lubię duże... Lubię jak są krągłości, ale... I tak mam, tylko że mam również jakieś mankamenty, bo moje ciało jest strasznie wiszące, jest takie, no nieładne, po prostu nieładne, a siedzenie z boku i mówienie, Boże, jakie ja mam brzydkie uda, jaki mam brzydki brzuch, nie podoba mi się, mija się tutaj z celem. Tu trzeba wstać i działać i postanowiłam, bardzo bacznie przyglądałam się Karolinie Myśliwiec, która wojowniczo wróciła do swojej sylwetki przed porodem, i zadbała o to, żeby wyglądać fantastycznie, bo tak właśnie wygląda kobieta, fantastycznie. Bardzo mi się podoba jej uroda i ogólnie. I tak bardzo zmotywowała mnie do tego. Ale również mogłabym powiedzieć, że zmotywowało mnie dużo tutaj innych aspektów i czynników do tego. Więc tak, biorę udział w wyzwaniu. Jest godzina 8:16. Mamy jeszcze ferie. Słonko zaczęło wychodzić. Robię tutaj taki cały program. Nie nagrywam tego na vloga, znaczy na YouTube, nie będzie chyba specjalnie osobnego filmiku. Tak w ogóle widzę, że mój kanał bardzo spadł na popularności, że tak powiem w cudzysłowiu. Nie przestaję nagrywać, bo wiem, że tu są te kobiecinki i mężczyźni, którzy czekają na to i jestem tutaj dla Was. Także dzisiaj również nagrywam vloga dla Was i może dla jakichś nowych osób. Dziękuję za uwagę, miłego oglądania. Idę za chwilę drzwi. Ja właśnie skończyłam trening i powiem Wam, że bardzo ciężko, ale robię to po coś, robię to dla siebie, nie dla innych. Więc w takich zadaniach musi być ciężko. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że oprócz tego, że robię to wyzwanie, zmieniłam również swoją dietę troszeczkę. Oczywiście odchodzą tutaj w zapomnienie fast foody i inne takie jedzenia, które lubię, nie oszukuję się, uwielbiam chipsy, lody, fast foody, jakiś alkohol w weekend, tak. I to właśnie widać w fałdach. I po tym, jak się człowiek czasami czuje, więc dlatego postanowiłam wziąć udział w tym wyzwaniu. Chciałam się też sprawdzić sama siebie, sprawdzić jaka jestem wytrzymała i pokonywać swoje granice wytrzymałości. Do tego nagrywam na YouTube, do tego robię tajny projekt, tajny, dokładnie tajny. I do tego jeszcze pracuję z Kamilą Rowińską. No jest tego trochę, także jeżeli ktoś mówi, że siedzę w domu, nic nie robię, bo jestem leń, to czasami mógłby się ugryźć w język i spojrzeć na siebie. Teraz podchodzę całkiem inaczej do wszystkiego. Nie jestem wredna, wręcz przeciwnie, jestem zawsze bardzo, bardzo kochana, ale tylko dla tych, którzy tacy są dla mnie. Zobaczcie, jak ja wyglądam. I wcale się nie wstydzę tak pokazywać publicznie, z tego względu, że
powiedzenie nie idę na basen, bo jestem za gruba, dla mnie tutaj jest trochę, wiecie, dziwne. Nie idę ćwiczyć, jak schudnę, to zacznę chodzić na siłownię. Serio, no to są takie dziwne wymówki. Chciałam wam powiedzieć, że zostałam na półmetku. Zostało mi jakieś 30 stron do przeczytania, może więcej. Aż sobie przycupnę i zobaczę. 359. Woda mi się wleje, no mogę pogadać. Dokładnie 20 stron mi zostało. 20 stron, patrzcie. 20 stron. Naprawdę fajna książka, bardzo ciekawy wywiad. Dużo sztuka szczęścia w trudnych czasach, ale to jest rozmowa, to nie mówi ci jak żyć. Tak jak ktoś mi powiedział, ktoś kto idzie do coachów albo sprawdza z siebie, to nie umie żyć. Nie, nieprawda. Warto jest czytać, warto jest poznawać tajniki życia z różnych perspektyw, nie tylko dom, praca i w ogóle siedzenie przed TV. Polecam tą książkę, jest naprawdę bardzo ciekawy wywiad, taki na czasie, naprawdę na czasie. Już się nie mogę doczekać, kiedy złapię za następną. Mam jeszcze w domu chyba 3 do przeczytania, a później muszę zrobić nowe zamówienie. Mój raser też pięknie czyta, oj, bardzo wspaniale, i tak sobie siedzimy i czytamy wieczorkami, czasami, nie codziennie, dlatego ta książka tak dosyć długo mi idzie. Troszeczkę brak czasu, ale na takie rzeczy jak rozwój osobisty zawsze trzeba znaleźć czas i ja go zawsze znajduję dla siebie, dla domu, dla rodziny. Zabrzmiało jak reklama Tesco, ale nie o to mi chodziło. Dobra, woda się leje, ja idę zadzwonić do misia, idę do wanny i robię sobie i Raselkowi śniadanie. Czekam również na zakupy, ale one będą między 12 a 2 dopiero, więc jeszcze trochę. Na pewno wam je pokażę, tak jak obiecywałam, pokazywać swoje zakupy z Islanda, bo takie inne świeże zioła czy coś, to trzeba iść do Tesco, bo w Islandzie nie ma takich rzeczy, czy do Lidla. O, do Lidla. Wiem, że muszę iść do Lidla, bo tam mam kupon chyba zniżkowy. Teraz za 3 dychy, coś tam 5. To trzeba iść wykorzystać. A co? Dobra, idę się umyć. Szczerze, to pan się dzisiaj postarał. Nie sądziłam, że tak szybko będzie. Mam już zakupy. Tylko zamknę tu, bo mam niedobrego psa. Tam leży. Pospieszył i przytargał mi wszystko, znaczy sama to przytargałam, a mam takie zakwasy na udach, że znaczy zakwasy, to nie są zakwasy, ale czuję te mięśnie. Ewa dobrze mówiła, że będziemy czuć mięśnie, o których nie miałyśmy zielonego pojęcia, i tak jest, że już teraz czuję trochę ból, o tak, trochę czuję ból. To są zakupy, za które zapłaciłam 70 funtów, bo miałam 6 funtów off, tam. Ale słuchajcie, same mięso, ile kosztuje, nie? No dobra, no to zaczynamy. Ja zaczynam, bo jeszcze chcę zobaczyć, jaka piękna pogoda zawitała do Szkocji, a właśnie pranie mi się zrobiło, więc będę mogła powiesić w końcu je na dwór. I już mam je zrobione. Słuchajcie, piję tyle wody, że zawsze dużo piłam wody. Ale teraz mi się po prostu chce pić. Mam kobiece dni, a w ogóle nie czuję żadnych zechciewajek. Jest naprawdę fajnie. W sobotę jedziemy do znajomych na podwójne urodziny. Ale jeden dzień mogę sobie pozwolić. Oczywiście. Dobra. 3 paczki jajek. No bo wiecie, to nie już przed Wielkanocą, my bardzo dużo jemy jajek, każdy w domu z nas lubi jajka, 3 paczki. Dobra, ja to lubię wszystko na raty, tak się śmieję. Kawusię kupiłam, ja nie piję sypanej, ale tu jest ta kosta, nie? Bardzo dobra kawa, ja nie piję sypanej, bo mam palpitację serca po tym dosłownie. Ale moja mamusia pije i specjalnie dla niej kupuję, i Laura też czasami sobie peelingi robi, właśnie na to idzie kawa, dosłownie. A pachnie przez tą tutaj dziurkę, że ojej, fantastyczny zapach, ja za chwilę przesypię. Zawsze przesypuję do pojemnika,
i mamusia będzie miała. Następnym razem jak przyjdzie Fat Free Hellmann's, to jest vinegar sos, ale bardzo dobry. Ja go kupuję i używam. To jest dosłownie jedna łyżka do jakiejś sałaty czy coś takiego. A propos sałaty, za chwilę sprawdzę. Woda do szkoły i woda do domu dla Racela. Jeszcze się nie odzwyczaił. Czasami mam ochotę na coś gazowanego. Ostatnio nie piję i będę się starała cały tydzień nie pić w ogóle Coca-Coli. I dopiero jak będzie dzień regeneracji, jest to sobota albo niedziela. U mnie będzie niedziela bez ćwiczeń, a sobota na takie jedzenie niezdrowych rzeczy, tak sobie będę pozwalała, ale nie dużo, więc wtedy może napiję się coli, ale jeszcze nie wiem, bo jak wspomniałam, idziemy na urodziny i tam chyba sobie pozwolę na coś, ale też nie za wiele, żeby wiecie, nie przesadzić. 4 mleka, czosnek. I teraz nowe opakowanie, taki big pack, better volume, bardzo fajnie, półtora, słuchajcie, czekajcie, a gala, dobra, takie ładne jabłuszka, banany, chleb dla małego, płatki, takie ogólne do domu albo dla misia do pracy, mleka dla dzieci, płatki z płatki? Tak, wiem, z czekoladą, no trudno. I jedzenie dla psa. No i jeszcze jedna tura, pomidorki koktajlowe. Tutaj mamy słodkie ziemniaki, tu mamy tortelloni z kurczakiem i bekonem do mojej zupy. Tam z kanału. Razem też lubi te kluseczki, także dwie paczki, jedna idzie do zupy, jedna idzie, mogę nawet dwa dni pod rząd zrobić zupę. Ser, mozzarella, cebula, dwie paczki pomarańczy, dwie paczki pomidorów, papryka, dzisiaj robię hummus, normalne ziemniaki, sałata, łosoś, serek light Philadelphia, masło też te bardziej... solone, ale to chyba nie o to masło mi chodziło. Dobra, tutaj mamy krewetki, te w muszelkach, rolo, tu mam gotowany zestaw seafood, owoców morza, szpinak, pieczarki i tutaj specjalnie mam pokrojoną marchewkę i kupioną taką, bo ja dzisiaj potrzebuję to do hummusu na kolację. Ogórki i piersi z kurczaka. Dzisiaj będą piersi na obiad. Także teraz chowam to i idę rozwiesić pranie. Później muszę wyjść z psem. Trochę ogarnąć twarz. Dzisiaj mam sprzątanie łazienki i prasowanie, bo wczoraj się nie wyrobiłam z prasowaniem i przyznaję się bez bicia, że połowę, a poprasowałam, a znając życie, to mi wyschnie dzisiaj to na dworze fajnie, więc poprasuję i będę miała z głowy. Przyszłam zrobić psu jedzonko i zrobić sobie popołudniową kawę. Wiecie co, na dworze jest tak gorąco, a mi jest zimno w domu. Z tego względu pewnie, że mój organizm się oczyszcza lub coś w tym rodzaju, bo podobno jak się chudnie i tak dalej, to zimno, bla, bla, bla. Słuchajcie, popsuł mi się laptop. Właśnie w tym momencie popsuł mi się laptop. Nie mogę go w ogóle włączyć. Chyba się spalił i tak dalej. Ale, czy widzicie na mojej twarzy frustrację? Czasami niektóre rzeczy same się rozwiązują. Mogłabym pojechać, wsiąść w autobus i pojechać i kupić sobie nowy laptop. Ale, czy ja wolę nowy laptop, czy nowy rower? No właśnie, nie wiem, czy będę w stanie dożyć ten filmik. Laura ma laptop, mogę od niej pożyczyć, ale dzisiaj rozmawiałam z Miesiem na temat prowadzenia kanału i również rozmawiałam z Ulą. Nie chcę zamykać, lubię nagrywać, ale coraz częściej myślę o tym, żeby ten czas, który poświęcam na nagrywanie, poświęciła innym rzeczom. Bo jak wiecie, czas to pieniądz, no i czas nikt nam nie cofnie, więc fajnie by było, gdyby. Oczywiście bardzo bym chciała, żeby ten laptop działał,
a szczególnie, że niedawno się A szczególnie, że on no trochę lat ma, no nie jakoś tam nie wiadomo ile. Ale na pewno nie nadaje się na świetnik. No i szkoda tego materiału, który tam został, bo zostało tam naprawdę na chyba 10 filmików. Przesadziłam, ale z 5 na pewno. Także przyszłam sobie tutaj chwilę tak pogadać do Was. Zaraz zabieram się za sprzątanie łazienki, bo to już ta pora. Skupiłam się, za dużo czasu poświęciłam na próbowanie naprawienia tego laptopa i już mi się nie chce. Ale nie o tym. Są pewne rzeczy, na które nie mamy wpływu, tylko mamy jakiś tam wybór. Widocznie tak musiało być. Dzień dobry, dzień dobry. Ja tylko tak szybciutko, póki bateria nie padnie, bo dzisiaj jest wtorek, czyli dzień wcześniej niż robię zakupy. Nagrywam vloga z tego względu, że właśnie wcześniej robię zakupy. Po prostu. Słuchajcie, mam taki mały komunikat od 3 dni, bo dzisiaj jest 3 dzień, jak dołączyłam do wyzwania Mission Body Beach z Ewą Chodakowską i mam zamiar zmienić swoje ciało. Dołączę Wam tutaj zdjęcie konkursowe, można tak powiedzieć konkursowe, które wystawiłam na Instagramie, no ze swoją figurą. No i oczywiście mam na to 50 dni, żeby o nią zadbać w odpowiedni sposób, czyli zdrowiej się odżywiać, mieć więcej ruchu, więcej sportu. Czemu to zrobiłam? Dlatego, że w pewnym wieku dorosłam do tego, to nie chodzi o wiek, ale dorosłam do tej decyzji, aby zmienić swoje ciało. Ja zawsze mówiłam, że nie lubię wieszaków i tak dalej tak uważam, nie ubliżając nikomu, ale nie chodzi mi o schudnięcie nie wiadomo jakiej ilości tłuszczu, kilogramów i tak dalej, ale moje ciało nie wygląda estetycznie i ładnie i chciałabym to zmienić. Lubię krągłości u kobiet, lubię duże... Dzisiaj tak cały dzień. Mam koszulkę, tylko normalnie jest mi zimno. Zobaczcie, jaka pogoda. Pranie prawie wyschło na dworze. Teraz Wam pokażę. Cała patelnia Chińczyka zrobiłam sama. Wszystko jest osobno robione. Makaron suchy, jajeczny i tak dalej, i tak dalej. To nie jest mieszanka gotowa, od razu mówię. Kurczak właśnie widzieliście. Piersi z kurczaka, które przyszły. O! Tutaj ktoś się popisuje. Kto się popisuje? Kto się popisuje? Dobra, a tak wygląda moja porcja, wielka, ogromna porcja. I na kolację robię hummus, a tutaj mam, o, prasowanko. Dobra, robaczki kochane, laptopa naprawiłam, ale muszę pościągać różne programy, zabezpieczenia i tak dalej. Więc dużo pracy. Jak to się nazywa? Dużo pracy przede mną. Ale nie ma co narzekać, udało się. Znowu dalej będą vlogi, dalej będą filmiki, nad którymi też muszę popracować. No i tyle kochani, tyle na dzisiaj. Dziękuję ślicznie za uwagę, do zobaczenia, do miłego następnego filmiku, bo mogę nagrywać. Buziaki, pa, pa.